tabelach w programie Word można również dane sortować. W naszym przypadku mamy tabelę poukładaną na razie według kolumny LP. Możemy całą tą tabelę zaznaczyć, najprościej klikając w lewym górnym rogu tej tabeli na krzyżyk. Wszystkie dane się zaznaczają. I sortowanie w tabelach mamy w narzędziach tabel, w karcie układ, po prawej stronie w sekcji dane jest przycisk sortuj. Tu musimy wejść. Otworzy się okienko z sortowaniem. Możemy wybrać, według czego dane mają być sortowane. W naszym przypadku na początku wybierzemy na przykład, aby dane posortowane zostały według nazwisk. Typ po prawej stronie tekstowy został automatycznie ustawiony, ponieważ w kolumnie nazwisko jest tekst. Widać, że mamy do wyboru jeszcze typ numeryczny, jeżeli w kolumnie mielibyśmy liczby, oraz typ data, jeżeli w kolumnie, według której sortujemy, mielibyśmy daty. W naszym przypadku oczywiście zostaje tekstowy. Niżej, używając akapity, to również zostaje, ponieważ każdy wiersz tabeli jest traktowany przez program Word jak osobny akapit. Zatem sortujemy akapitami, czyli całymi wierszami według kolumny nazwisko, kolejność rosnąco, czyli AZ, plus malejąco, czyli od Z do A. Wybiorę rosnąco, kliknę OK. Widać, że program Word oczywiście sortuje tą tabelę według nazwisk alfabetycznie. Chcielibyśmy teraz posortować tą tabelę w taki sposób, aby program Word najpierw posortował te dane według miasta, ale w przypadku, gdy napotka na kilka takich samych miast, to chcielibyśmy, żeby w obrębie tych samych miast zadziałało sortowanie według nazwiska. Zatem, jak ta tabela jest cała zaznaczona, możemy w narzędziach tabel w karcie układ jeszcze raz wybrać sortuj. Sortuj według, pierwszy poziom, zmienimy na miasto. Typ tekstowy chcielibyśmy rosnąco, czyli od A do Z. Jak teraz klikniemy OK, program Word zacznie to sortować według miasta alfabetycznie. Do tego dodamy drugi poziom, czyli można jeszcze raz wejść w sortuj i mamy drugi poziom następnie według. W naszym przypadku wybierzemy nazwiska, typ tekstowy, rosnąco. Wtedy zobaczymy, że program Word w przypadku, gdy napotka na kilka takich samych miast, zaczyna sortować w obrębie tych miast według nazwisk alfabetycznie od A do Z. I tak w obrębie każdego miasta. Widzimy, że w programie Word tabele można również w bardzo szybki sposób sortować, korzystając z bardzo podobnego narzędzia sortowania jak w Excelu.